Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na podsumowanie listopada. Czytelnicze podsumowanie listopada, które będzie chyba rekordowo krótkie, ponieważ o większości tych książek, a nie ma ich znowu tak wiele, mówiłam już w jakichś poprzednich filmach na moim kanale, także właściwie tutaj tylko na szybko podsumuję to, co udało mi się przeczytać, bo też nie chcę się aż tak bardzo powtarzać, chociaż na pewno o każdej z książek parę słów wspomnę. Jeśli chodzi o listopad, to przeczytałam 4 książki, chociaż szczerze mówiąc, jak spojrzałam na tę listę, to wydawało mi się, że w listopadzie czytałam więcej, ale może dlatego, że zaczęłam właśnie Baladę Ptaków i Węży, którą czytam jeszcze teraz w grudniu, więc na pewno dodam ją do podsumowania grudnia. Jestem też w trakcie tej książki Lepiej niż w filmach, która leży rozpoczęta i czeka na dokończenie. Myślałam, że dokończę ją w listopadzie, ale mi się to nie udało. Także myślę, że też z tego wynika to moje poczucie, że jednak czytałam trochę więcej, no ale tych skończonych książek mam tylko 4. I zaczynając od pierwszej, co do której nie jestem nawet pewna, czy rzeczywiście czytałam ją w listopadzie, czy pod koniec października. Wydaje mi się, że chyba pod koniec października. To jest biografia, a właściwie autobiografia Britney Spears, czyli Kobieta, którą jestem. Książka, która była bardzo, bardzo głośna i też zdobyła jakieś szczyty popularności sprzedaży za granicą, ale też u nas w Polsce była bardzo głośna. Książka, na którą ja chyba najbardziej, albo była to jedna z książek, na które najbardziej czekałam w tym roku, jeżeli chodzi o premiery wydawnicze. Ponieważ śledziłam od kilku lat historię Britney, wiem mniej więcej, co tam się działo, na tyle, na ile było to oczywiście przekazywane w mediach, ale też przez samą Britney na jej Instagramie. No i po prostu byłam bardzo ciekawa, ale jednocześnie bardzo chciałam poznać wreszcie wersję historii Britney oczami Britney. To znaczy, ona wielokrotnie podkreślała, nie tylko w tej książce, ale w ogóle wcześniej gdzieś tam w mediach społecznościowych, że ten głos zawsze jej zabierano, zawsze przedstawiano ją w mediach, zawsze pisano o niej to, co im się wydawało prawdą, a nigdy to, co prawdą było. I to jest takie pierwsze spojrzenie na Britney jej oczami. I to jest tak naprawdę pierwszy raz chyba w jej życiu, w jej karierze, kiedy dostajemy jej wersję historii. I dlatego bardzo byłam tej książki ciekawa i wydaje mi się, że dlatego ona jest bardzo ważna, żeby ją też poznać, jeżeli Was ta historia interesuje, no bo oczywiście, jeżeli to nie jest coś, co w żadnym stopniu Was interesuje, no to też nie ma sensu po tę książkę sięgać. Oczywiście to jest książka, która ma sporo wad pod tym względem, że no po pierwsze, teoretycznie ona jest pisana przez Britney, pewnie tutaj był jakiś ghostwriter, natomiast chyba takiej informacji nigdzie nie było, chyba zawsze było podkreślane, że ona tę książkę pisała sama, więc to jest taki bardzo prosty język. Naprawdę można tę książkę przeczytać na raz, bo ona jest tak prosta i tak szybko się ją czyta, że no po prostu nie jest to niczym wybitnym literacko, więc od razu tutaj mówię, że na to nie ma co się nastawiać. Jest też tutaj wiele takich rzeczy, o których Britney zdecydowała się nie mówić, albo mówi w taki sposób bardzo okrojony i do tego też można się przyczepić, że jest to niby jej szczera historia, a jednak bardzo dużo tutaj rzeczy pomija. Ale ja uważam, że to jest taka książka, jaką miała być, to znaczy taka książka i taka historia, jaką chciała nam przedstawić Britney i tyle historii z jej życia i tyle doświadczeń z jej życia, na ile chciała się ze światem podzielić. I myślę, że trzeba to uszanować, szczególnie jak przez 13 lat nie miała absolutnie żadnych praw, będąc pod kuratelą swojego ojca i też przez wzgląd na to, jak wiele krzywd wtedy doznała i jak rozchwiana musi być jej psychika w tym momencie. O tej książce nagrywałam cały osobny film, więc też tutaj nie będę się powtarzać. Jeżeli macie ochotę, to pewnie tutaj gdzieś nad moją głową pojawi się odnośnik. Tam myślę, że dosyć dużo o tej książce mówię i też w taki bardzo emocjonalny sposób, bo nie ukrywam, że jest to temat, który wzbudza moje emocje, ale też byłam wtedy świeżo po lekturze, więc myślę, że więcej szczegółów właśnie tam możecie znaleźć. Bardzo tę książkę polecam osobom zainteresowanym w temacie, chociaż oczywiście nie jest to absolutnie nic wybitnego i można się doszukać wiele wad. Ja tego nie chcę robić i uważam, że ta książka wygląda tak, jak Britney chciała, żeby wyglądała i no nie zmieniłabym tutaj nic. Po prostu jestem wdzięczna za to, że mogę poznać tę historię z pierwszej ręki. I kolejna książka, którą czytałam w listopadzie, to Pomoc domowa. To jest książka, o której wspomniałam też już tak kawałeczek dosłownie w takim filmiku Jeden dzień z mojego życia, czyli w takim właściwie troszkę vlogu, bo wtedy właśnie tę książkę czytałam. Natomiast byłam jeszcze wtedy w trakcie lektury, nie po niej, także też nie miałam jeszcze takiej w pełni wyrobionej opinii. To jest historia młodej dziewczyny, Mili, która szuka pracy bezskutecznie, ponieważ ona wyszła z więzienia i no, nikt nie chce jej zatrudnić ze zrozumiałych przyczyn. I dostaje taką bardzo lukratywną ofertę pracy jako pomoc domowa właśnie w takim bardzo bogatym domu. No i oczywiście, kiedy tę ofertę dostaje, jest przeszczęśliwa, ponieważ wydaje jej się, że no, jest to coś niesamowitego i coś wręcz takiego nieprawdopodobnego. Ona nie może uwierzyć, że dostała tę pracę. No i stara się, jak najlepiej potrafi, żeby wykonywać swoje obowiązki dobrze, żeby właśnie utrzymać tę pracę, bo naprawdę no, spadła jej po prostu z nieba. Natomiast od samego początku zaczynają się tutaj dziać dziwne rzeczy, ponieważ pani domu, Nina, zachowuje się bardzo dziwnie wobec głównej bohaterki. Cały czas podaje jakieś sprzeczne informacje. Na przykład prosi, żeby odebrała córkę ze szkoły, a potem krzyczy na nią, że wcale tego nie mówiła,
zgodziła i że po co miałaby jej to mówić, skoro córka tego dnia po szkole ma jakieś dodatkowe zajęcia i że sama ją odbierze. Albo na przykład Mili chciała podać właśnie tej małej dziewczynce masło orzechowe, które stało na widoku w kuchni, na co też właśnie Nina zaczęła na nią krzyczeć, że mała ma alergię na masło orzechowe i że może naprawdę jej zaszkodzić. No i właśnie Mili się zastanawia, no ale jak to, no to trzymacie masło orzechowe na widoku, kiedy dziecko jest tak mocno uczulone na orzechy. Więc naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo takich dziwnych rzeczy, no właśnie głównie w kontaktach Mili i Niny, które z czasem się tylko nasilają i naprawdę stają się wręcz no, niebezpieczne dla głównej bohaterki. No i na tym właśnie polega cała ta fabuła, cała ta tajemnica, co się dzieje, kim właściwie jest Nina, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. I muszę przyznać, że ta książka jest naprawdę wciągająca. Czytałam się ją bardzo dobrze, była dobrą rozrywką, ale nie jest aż tak dobra, jak się po niej spodziewałam, bo ja słyszałam o tej książce naprawdę mnóstwo dobrego i widziałam, że ludzie się nią zachwycali. Dla mnie owszem, była naprawdę świetną rozrywką i dobrze się bawiłam, ale jednak na przykład taka książka, która jest dosyć podobna w tematyce do tej, czyli Pod kluczem Roofware, podobało mi się bardziej i gdzieś tam bardziej mnie wciągnęło i zaangażowało. Ta również była bardzo dobra, ale jednak no nie jestem aż tak zachwycona, jak myślałam, że będę i no, ta poprzeczka była ustawiona trochę wyżej po tym, co o tej książce wcześniej słyszałam. Niemniej jednak jest ciekawa, polecam, chociaż dla mnie ta pierwsza część przed rozwiązaniem całej zagadki była dużo ciekawsza, bo później mamy drugą część, kiedy rozwiązuje się cała sprawa i mamy trochę inną perspektywę, zmienia się narracja. No i jednak dla mnie ta pierwsza część, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, o co chodzi, była dużo ciekawsza. No ale to oczywiście moje zdanie. Mimo wszystko uważam, że jeżeli lubicie thrillery, to warto po tę książkę sięgnąć, bo jest po prostu przyjemna do czytania, jest fajną rozrywką, wciąga, angażuje, no i będzie takim po prostu, wiecie, miłym oderwaniem się od rzeczywistości. Książka, o której też już mówiłam w tym samym filmie, co poprzedniej, to jest ta książka, której tytułu nie będę wymawiać, żeby mnie YouTube nie zbanował. To jest książka autorki Lynn Stromsborg, która w zeszłym roku w Polsce też wydała taką książkę o tytule Nigdy, Nigdy, Nigdy. I tamta książka opowiadała o kobiecie, która nie chce mieć dzieci i o tym, jak społeczeństwo nie potrafi zaakceptować faktu, że ona tych dzieci mieć nie chce. I tamta książka była naprawdę świetna, bardzo mi się podobała. Ona miała wiele takich trafnych przemyśleń, chociaż może już na dzisiejsze czasy nie aż tak bardzo odkrywczych, ale jednak wciąż takich, wiecie, w punkt i naprawdę mocno do mnie trafiła. Znalazła się w mojej topce zresztą zeszłego roku, więc po tej spodziewałam się też bardzo, bardzo wiele i myślałam, że zachwyci mnie tak samo. To jest wciąż bardzo dobra książka. Tutaj mamy bohaterkę, która no, jest po prostu już taka właśnie zdenerwowana jakby swoim życiem, swoją sytuacją życiową, tym, że nie wszystko idzie po jej myśli, tym, że jej życie być może nie wygląda tak, jak sobie to kiedyś wyobrażała. No i to jest taki moment, kiedy ta jej frustracja sięga już po prostu w zenitu i ona wybucha. Akcja tutaj rozgrywa się w ciągu chyba kilku dni, kiedy wyjeżdża wraz z grupą przyjaciół i ze swoim mężem na taki weekendowy wypad, no i siedzą sobie tam wieczorem pewnego dnia, no i właśnie Brit, czyli ta główna bohaterka, wybucha, zaczyna krzyczeć na wszystkich tych znajomych i wybiega z domu i jedzie gdzieś w nieznane. No i właśnie o tym jest ta książka, o tym, jak ona już nie może dusić w sobie tej frustracji całym swoim życiem i wszystkim dookoła. I trochę też o tym, jakie znowu są takie społeczne oczekiwania wobec kobiet i na ile kobieta może sobie od życia pozwolić, szczególnie kiedy ma już rodzinę, ma męża i dziecko. Natomiast nie trafiła do mnie aż tak bardzo jak poprzednia książka tej autorki, z tego względu, że bardzo nie polubiłam głównej bohaterki i to nawet nie o to chodzi, bo ja lubię trudne bohaterki, nie wiem czy pamiętacie Therese Bowman i tę drugą, tam jest też taka bardzo no, trudna bohaterka, ale jednak ją rozumiałam w pewnym sensie i potrafiłam te jej decyzje w jakiś sposób uzasadnić. Tak tutaj Brit jest zła na cały świat, ale właściwie nie wiadomo dlaczego. Ona, wiecie, we wszystkich widzi winę, a nie dostrzega jej w sobie i to jest naprawdę taka osoba, obok której ciężko być i ona wiecznie obwinia innych o swoje życie i o swoje decyzje i oczywiście ma do tego prawo, natomiast wydaje mi się, że to jest taka osoba, wokół której na przykład ja bym nie chciała być, nie chciałabym z taką osobą spędzać dużo czasu, bo jest po prostu bardzo negatywnie do wszystkiego nastawiona i bałabym się, że ta jej negatywna energia przejdzie też na mnie, ale jednak jej zachowania też no, budzą wiele wątpliwości, na przykład jej zachowania wobec swojej własnej córki, to jak ją traktuje. No naprawdę sporo mam jej do zarzucenia też jako takiej osobie, która po prostu wyżywa się na wszystkich dookoła. Natomiast wciąż jest to książka, uważam, bardzo dobra. To jest jednak literatura norweska, którą ja bardzo lubię. Bardzo lubię ten styl pisania, taki oszczędny w słowach, ale jednocześnie każde z tych słów jest takie w punkt. Każde tutaj jest potrzebne, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego przerostu formy nad treścią, tylko wszystko właśnie jest takie, jakie ma być. I to mi się bardzo podobało. Podobało mi się też to, że autorka zestawiła główną bohaterkę w kontraście do drugiej bohaterki, która tutaj odgrywa co prawda drugoplanową rolę, ale jednak też jest ważna dla całej tej historii. Jest to Niko, która jest taką właśnie bardzo pozytywną osobą. Oczywiście na co dzień być
może zbyt optymistyczną i też pewnie jest to mało wiarygodne, że jest taka zadowolona ze wszystkiego i wszystkich wiecznie dookoła. Natomiast zestawiona z Brit jeszcze bardziej uwydacznia te takie negatywne cechy głównej bohaterki i to też jest taki ciekawy zabieg. Wydaje mi się, też bardzo podobało mi się takie właśnie zestawienie dwóch zupełnie różnych osobowości, które spędzają razem, ponieważ właśnie Nico w momencie, kiedy Brit wybucha i ucieka z tego weekendowego domku, to Nico do niej dołącza i jadą gdzieś tam razem, zaszywają się w jakimś takim miejscu, gdzie nikt ich nie może znaleźć i poznają się lepiej, ponieważ Nico jest bardziej koleżanką czy przyjaciółką męża Brit niż samej Brit, także mają szansę spędzić trochę więcej czasu razem i trochę bliżej się poznać. Tak jak wspomniałam, to też jest książka, o której już mówiłam w tym poprzednim filmie, więc odsyłam Was tam, jeżeli chcecie usłyszeć trochę więcej na jej temat i też trochę takich bardziej na świeżo wrażeń, bo jednak czytałam ją na początku listopada, więc nie wszystko mogę pamiętać, a tam byłam na świeżutko po lekturze, więc zachęcam do chociaż obejrzenia tego fragmentu, jeżeli Was ta książka interesuje. To jest gdzieś pod sam koniec tego vloga, jeden dzień z życia. I ostatnia książka, którą przeczytałam w listopadzie, to była książka, którą czytałam na Legimi i jest to książka Mai Heban, Godność proszę, o transpłciowości, gniewie i nadziei. Jest to książka napisana przez transpłciową autorkę, tak więc znowu tutaj mamy takie doświadczenie z pierwszej ręki. Maja tutaj opisuje sytuację osób transpłciowych i podejście osób transpłciowych w Polsce, ale nie tylko, bo też jest tutaj sporo przykładów wziętych z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Także nie skupia się tylko na kulturze polskiej, ale też właśnie tej brytyjskiej. No i to jest książka, która ma bardzo duży walor edukacyjny, która bardzo dużo pokazuje i przedstawia na temat właśnie transpłciowości, na temat tego, czym ona jest, jak wygląda rzeczywistość osób transpłciowych w Polsce, nawet kiedy idą do lekarza, czy już nie mówiąc o takim, wiecie, hejcie, który spotyka takie osoby na co dzień gdzieś tam w przestrzeni publicznej, nie tylko przez takie zwykłe osoby, zwykłych obywateli, ale nawet ze strony rządzących. Więc jest to książka bardzo ważna, przedstawiająca naprawdę bardzo dużo ważnych takich edukacyjnych treści. Gdzieś tam autorka też wtrąca różne badania na ten temat. Natomiast trochę zabrakło mi jakiejś takiej spójności w tej książce, jakiejś takiej myśli przewodniej. To znaczy czytałam ją i miałam wrażenie, że te wątki są troszkę poodrywane od siebie. I to mnie troszkę wybijało z rytmu czytania, bo to nie jest długa książka, ona ma tam około 200 stron, a czytałam ją bardzo długo. Właśnie ze względu na to, że brakowało mi takiego punktu zaczepienia i takiej ciągłości tej historii. I też czuć było w tej książce momentami taki bardzo osobisty wydźwięk. Oczywiście tego się nie dało uniknąć, tym bardziej, że autorka pisze też bardzo dużo o własnych doświadczeniach, więc myślę, że to tę książkę jeszcze bardziej ubogaca. Natomiast czuć było momentami też już frustrację autorki, to, że ona to musi tłumaczyć po raz kolejny, że dalej ludzie nie są w stanie tego zrozumieć, więc jednak czuć było też taki gniew, podobnie jak właśnie w tej książce, czuć było, że autorka jest już wkurzona tym, że musi już powtarzać ciągle ten sam temat i zupełnie się nie dziwię, bo o ile tutaj mieliśmy do czynienia z historią fikcyjną, tak jednak Godność proszę, to jest historia z życia wzięta i to jest rzeczywistość osób transpłciowych, nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach na świecie. Także na pewno jest to książka bardzo ważna, książka, którą trzeba przeczytać, tylko znowu ja mam zawsze problem z takimi książkami, że one są pisane w taki sposób, że trafią do ludzi, którzy są już przekonani, których już nie trzeba przekonywać, że każdemu człowiekowi bez względu na orientację czy płeć należy się szacunek, a nie trafi do takich ludzi, których jeszcze trzeba by było przekonać. No i niestety Godność proszę też jest taką książką, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby napisać książkę, która trafi do osób, które mają tak zamknięte umysły i tak wąskie horyzonty, że na pewno same by nigdy po taką książkę nie sięgnęły. Także bardzo ważna rzecz, ale momentami ciężko mi się ją czytało, bo miałam wrażenie, że panuje tam trochę taki chaos i taki właśnie strumień myśli, ale mimo wszystko zdecydowanie warto przeczytać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie listopada, tak więc są to te trzy książki plus Godność proszę, które czytałam w postaci e-booka na Legimi. Dajcie koniecznie znać, co Wam udało się przeczytać w listopadzie i co jeszcze planujecie przeczytać w końcówce tego roku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!